Zespół Unibak z Toruń był o włos od wywalczenia medalowego miejsca w tegorocznych rozgrywkach Polskiej Ligi Żużlowej. Zawodnicy z Torunia stoczyli pasjonujący pojedynek ze Stalą Gorzów. Mimo zwycięstwa 50-40 w dwóch meczu okazali się gorsi i ostatecznie zajęli czwarte miejsce w sezonie. Zawodnicy z Torunia mają jednak w tym roku imponujący dorobek. 15 zwycięstw, 1 remis i tylko 4 porażki. Za wspaniałą jazdę i niezapomniane wrażenia z toru zawodnikom i kibicom Speedwaya podziękowała Ewa Kieszkowska, wicemarszałek Sejmu. Życzyła też zawodnikom udanego kolejnego sezonu i jak najwięcej zwycięstw oraz medali. W zespole Unibak z Toruń występuje m.in. Australijczyk Chris Holder, 8. zawodnik żużlowego Grand Prix.